A oni tutaj w tych krzakach siedzieli ciągle. Myśmy nie wiedzieli nawet, aż później poszłam w pupiach, tam co ta lipa jest, taki korzeń był, patrzę, a tam takie stopy na tym piachu. I później ja mu mówię, tu ktoś chyba obserwuje, mówię, bo tak jakby ktoś przyszedł, to by tam nie siedział tak. No i on później tak już od tamtej pory to już nie przychodził, tak, bo się bał, a oni tutaj tak łazili. No, takie były stare budynki, to oni tam na tej górce siedzieli, na tej ubożany u tego sąsiada i oni tutaj obserwowali na dół wszystko. Ale też już tych budynków nie ma, bo co nowe tam te budynki. Później jak szukali, to oni chcieli tu zrywać podłogi w domu, a ojciec mój mówi tak, no możecie zrywać, ale ja wam ręczę wszystkim, że tu nie ma nic w tym domu. Ale oni tutaj wszędzie obszukali, przeważnie tam pod tamto czaremcho kupali i tak oto wszędzie szukali po tych krzakach dalej od domu, że może tu coś być. Józef Franczak, pseudonim Laluś, jest szczególnym bohaterem powojennej konspiracji ze względu przede wszystkim na jego imponujący staż konspiracyjny. No, można go nazwać rekordowym, bo jak poszedł w 1939 roku na wojnę, tak też swoją wojaczkę przeciwko obydwu kolejnym okupantom zakończył swoją śmiercią w październiku 1963 roku. Za okupacji on był dowódcą plutonu w wiosce, jak się nazywa? Kozice. W Kozicach. Dowódca plutonu AK w miejscowości Kozice, bo on stamtąd pochodził. I dopiero jako AK-owcyśmy się zetknęli. Bo ja natomiast byłem dowódcą Kediwu w drugim rejonie obwód Krasnystaw. Drugi rejon obejmował gminę Rybczewice, Fajsławice i Łopiennik. To był mój rejon, w którym ja tam byłem dowódcą tego Kediwu. I stąd no, zetknięcia takie konspiracyjne były z nim. Natomiast już po wkroczeniu Sowietów, ja to nie nazywam wyzwoleniem, bo to przecież nie było żadne wyzwolenie, to on się ukrywał na terenie Żukowa. Przed wojną skończył szkołę podoficerów żandarmerii w Grudziądzu. Odbywał służbę w Równem na Wołyniu. Wojna zastaje go w centralnej Polsce. Wraz z falą Wojska Polskiego wycofującego się na wschód dociera na Kreszy. Tam zostają jego grupy rozbitków ogarnięte przez Sowietów. Maszeruje w kolumnie jenieckiej. Tam postanawia uciekać w przebraniu cywilnym. Wraca do swojej rodzinnej strony. To było dawno temu, przecież wiemy, tyle lat już minęło, ale nie pamiętam dokładnie, gdzie my poznaliśmy się, w każdym razie na jakiejś gdzieś zbiorowej akcji na pewno. Podczas okupacji. Tak, i później nie widzieliśmy się. Po jakimś czasie, prawda, ukazał się tutaj w Stryjnie. Przychodził, prawda, nie przychodził, ukrywał się oczywiście. Po zakończeniu wojny Lalek, i to chciałem zdecydowanie podkreślić, postanawia normalnie funkcjonować jak każdy obywatel, usadowić się w tej rzeczywistości powojennej. Ponieważ obejmuje go rocznik poborowy,
Więc zgłasza się do wojska, do drugiej armii. I tutaj następuje jego pierwsza bardzo bolesna konfrontacja z rzeczywistością sowiecką. Mianowicie odbywa służbę wojskową w okolicach Konkolewnicy. Tam w tej słynnej już dziś Konkolewnicy, gdzie wojska Rokossowskiego, NKWD, mordowało skrytobójczo AK-owców i grzebało ich w takich utajnionych mogiłach. Ta sprawa dopiero przed paroma laty została ujawniona. Lalek jako żołnierz tamtej formacji był świadkiem aresztowań, skrytobójczych mordów. I to był pierwszy szok właśnie tego żołnierza, który wcale no, nie zamierzał konspirować przeciwko tej władzy. Członkowie podziemnych organizacji ujawniają się przed specjalnymi komisjami. Oto kilka zdjęć z działalności komisji w Warszawie. Członek podziemnej organizacji noszący pseudonim Tygrys. Zgłosił się cały sztab oddziału Zapory z kapitanem Głowackim, pseudonim Wisła. Z tej broni nie padnie już ani jeden bratobójczy strzał. Do wszystkich dowódców armijnych grup operacyjnych NKWD. 9 marca 1945 roku. Ściśle tajny. 31 stycznia został przechwycony i rozszyfrowany radiogram dowódcy Armii Krajowej generała brygady Niedźwiadka o rozwiązaniu Armii Krajowej, adresowany do wszystkich podziemnych oddziałów Armii Krajowej w Polsce. Ze zdobytych przez nas informacji wynika, że rozkaz o rozwiązaniu Armii Krajowej jest tylko wybiegiem mającym na celu uśpienie naszej czujności. Prawdziwym zaś celem jest przeorganizowanie pracy konspiracyjnej i jeszcze większe zejście do podziemia. Rozkazuje. Po pierwsze, w procesie infiltracji polskiej ludności za pomocą agenturalno-operacyjnych i śledczych metod doprowadzić do ujawnienia i aresztowania podziemnych dowódców, aktywnych członków i współpracowników Armii Krajowej. Jednocześnie poleca się zbierać informacje o członkach AK zainstalowanych dla wrogiej roboty we władzach polskich. Po drugie, wszystkich aresztowanych dowódców, aktywnych członków i współpracowników Armii Krajowej, tak jak aresztowanych innych kategorii, przesyłać pod strażą do dalszego zatrzymania w więzieniach. Po trzecie, wszystkich ujawniających się szeregowych członków białego nacjonalistycznego podziemia przesyłać wraz ze zgromadzonymi o nich materiałami do etapowych punktów dla jeńców wojennych. Podpisano. Pełnomocnik NKWD ZSRR, komisarz bezpieczeństwa publicznego Tkaczenko. Pamiętam, że Franczak, Józek, gdzieś był tak otoczony w takim kotle. Potem opowiadał właśnie, bo ja tam do nich jeździłam, do Kolewnicy, jeździłam, żeby się zobaczyć i przekazałam, że oni są poszukiwani tutaj przez NKWD, przez Urząd Bezpieczeństwa i NKWD. Wtedy to jeszcze nie nazywał się Urząd Bezpieczeństwa, tylko informacja. Ja byłam też kilkakrotnie wzywana na komendę, na posterunek tej milicji. To była komenda chyba jeszcze wtedy wojskowa, wojenna, czy coś, byłam wzywana, przesłuchiwana tam. I chcieli się koniecznie dowiedzieć, gdzie oni są. Terror polegał na tym, że oni wszystkich hakowców, jakich obojętne, jaki hakowiec był, takiego łapali i wywozili na Sybir. To była pierwsza akcja, jak tylko wkroczyli, z miejsca. No, kto nie był w domu, a przyszli po niego, no to się ukrywał. No i część ludzi ocalało, ale bardzo dużo wywieźli. Następnie tu w Lublinie. W Lublinie powstawały kotły. Kocioł, na czym polega kocioł? Że człowiek wszedł i już nie wyszedł. Dwie moje siostry miały tu restaurację. Jedna na Kunickiego, a druga na Beradyjski. To wysyłało się dzieci i dzieci latały na ulicy, takie dzieci po 8 lat, dziewczynki, i śpiewały. Tu się wchodzi, a nie wychodzi, tu się wchodzi, a nie wychodzi. Ale nie wszyscy o tym wiedzieli. Do restauracji że poszedł piwo wypić albo co, już nie wyszedł. Tu jedni siostry wzięli 76 ludzi i wywieźli.
ludzi nie mających nic wspólnego, nawet z organizacją. Ale dlatego, że siostry należały do organizacji, no to już kto tylko do nich wszedł. U drugiej siostry to samo. I tych kotłów tu było bardzo dużo w Lublinie. I tych kotłów ludzi przeważnie na Sybir wywozili. I to Polacy się zorientowali, że to nie przyszli przyjaciele, tylko przyszli wrogowie. Poznałem go tuż po zakończeniu wojny. Byłem wtedy młodym chłopcem, no miałem 15 lat. I no, cała wioska to była ta, z której pochodzę, to Wygnanowice, była taka no, partyzancko wioska, tam była placówka Armii Krajowej. No i my, ta młodzież, utrzymywaliśmy ścisły kontakt z tą placówką i po prostu byliśmy przez tą placówkę wychowywani. I w bodajże 45 roku pojawił się właśnie Franczak. O ile mi wiadomo, to on służył w wojsku, tak mi opowiadał kiedyś, że służył w wojsku w drugiej armii i ostrzegli go, że zostanie aresztowany i uciekł po prostu. A później dopiero zaczęli aresztować i do więzień. W więzieniach, jak powiedziałem, w straszliwy sposób bili. Bili, maltretowali, no po prostu w nieludzki sposób. Jak powiedziałem, siadanie na kołku. Jak te kobiety, co mówiłem, że 4,5 godziny była nieprzytomna, to ona była moim świadkiem w mojej sprawie. To przypalali jej ręce, na kaflowy piec rozgrzewali na gorąco, albo te drzwiczki aż do czerwone i przyduszali i palili jej ręce na tych czerwonych drzwiczkach. No, to lanie wody do nosa, wody z amoniakiem. I już nie mówię o jakimś normalnym biciu, bo to normalne bicie to już było na co dzień. W czasie okupacji tam w naszych stronach, to nikt o żadnych tak, tych lewicowych organizacjach nie słyszał, po prostu ich nie było, tych komunistycznych. Dopiero później, jak weszli Rosjanie, to dopiero się to skądś to napłynęli tego. A tak to była akowska wioska, cała okolica akowska była. I po prostu traktowało ich się jako dalszy ciąg partyzantów. Nikt nie wierzył, że ta komuna będzie istniała. Po prostu no, ludzie tak, nawet ludzie pocieszali się, że wojna jeszcze będzie druga, w wyniku której ta komuna przestanie istnieć. Czerwca 1950 roku. Do szefów powiatowych urzędów bezpieczeństwa publicznego. Ściśle tajne. Plan zorganizowania grup operacyjnych dla rozpracowania i likwidacji bandytyzmu. Na terenie województwa lubelskiego po dziś dzień grasują bandy winowsko-NSZ-owskie, które dokonują napadów terrorystyczno-rabunkowych. W ostatnich miesiącach bandy zwiększyły swoją aktywność, na co wskazuje wzrastająca liczba napadów, jak również ciężar gatunkowy tych jest o wiele większy. Aktywność Urzędu Bezpieczeństwa po linii walki z bandytyzmem zmalała, na co wskazują niewykryte napady i niezlikwidowane bandy. Co gorsze, że powiatowe urzędy bezpieczeństwa publicznego w obecnej chwili nie wiedzą o bandach rejestrowanych i nie znają band dokonywujących napadów. Wobec powyższego nasuwa się konieczność zrewidowania dotychczasowego stosunku do pracy operatywnej po linii Wydziału III. Wnioski. Dla rozpracowania i likwidacji bandytyzmu zorganizować grupy operacyjne z pracowników Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, na którego terenie banda grasuje. Szef Powiatowego Urzędu, któremu podlega grupa operacyjna, odpowiedzialny jest za rozpracowanie i likwidację bandytyzmu na całym określonym terenie działalności grupy operacyjnej. Opracować plany operacyjne i dopilnować ich wykonania. Zatwierdził szef Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, Krupski major. Można powiedzieć, że zupełny przypadek wyprodukował z niego właśnie tego rekordzistę konspiratora przeciwko sowieckiej władzy. Otóż będąc na jakimś tam weselu, został aresztowany w grupie innych ludzi, uczestników tego wesela, na które to wesele UB urządziło obławę w Żukowie, taka miejscowość w okolicach Piask. Został aresztowany wraz z innymi konspiratorami, rzeczywistymi
członkami organizacji WIN i są wiezieni samochodem przez UB do Lublina. Postanawiają uwolnić się, ponieważ ubecy niedwuznacznie dają do zrozumienia, że są wiezieni na rozstrzelanie. Zerwali się i każdy do swojego ubowca. W tym zamieszaniu trzech wyskoczyło z tych dziewięciu. Zostało ich sześciu i tych było sześcioro. I każdy podleciał, złapał za automat. I tak ubowiec trzymał automat i aresztowany trzymał automat. Kto silniejszy, ten zwycięży. Jedynemu udało się wyrzucić tego ubowca, a automat mu został. Jak już automat został, to on pomagał tym innym. Ale najwalczniejsza była ta kobieta. Nie mogli sobie z nią poradzić, silna jakaś baba była, a jeszcze w międzyczasie chwaliła się, że ona dzisiaj sobie ustrzeliła jednego AK-owca, ale celnie strzeliła, bo ani drygnął, mówi. No to już jak tych pięciu już wyrzucili, oczywista, to któryś z boku dał jej serię, ona klęknęła, dobili jej i wyrzucili jako szóstą. I to jest pierwsza granica po przekroczeniu, której Lalek już w zasadzie nie ma powrotu do jakiegoś uładzonego życia cywilnego. Tak właśnie zostaje żołnierzem między innymi oddziału Kopaczewskiego Lwa. Po zagładzie tego oddziału zostaje podkomendnym Zdzisława Brońskiego, pseudonim Uskok, który był dowódcą kilku grup bojowych, leśnych organizacji Wolność i Niezawisłość ze środkowej Lubelszczyzny. Postępowa opinia całego świata należycie oceniła zbrodnie lotników amerykańskich, którzy zrzucili ogromne ilości stonki ziemniaczanej na pola Niemieckiej Republiki Demokratycznej. Wskutek burzy wiatrów stonka przedostała się na terytorium Polski. Oto żuk Colorado, zwany inaczej stonką ziemniaczaną. Jest nie tylko żarłoczny, ale również niesłychanie płodny. W okresie 18 miesięcy jedna samica daje początek kilku miliardom nowych szkodników. W całym pasie przybrzeżnym panuje stan pogotowia. Porywiste wiatry sprzyjają inwazji szkodnika od strony morza. Do akcji zmobilizowano również lotnictwo. Amerykańskiemu żukowi nie powiedzie się ani w Polsce, ani w Niemczech. Prowokacja podżegaczy wojennych spali na panewce. Wszyscy do walki ze stonką. Do szefa Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Lublinie. Ściśle tajne. Raport o zamiarze likwidacji bandyty Franczaka Józefa. Uzasadnienie konieczności likwidacji. Franczak Józef, pseudonim Laluś, jest kadrowym bandytą ukrywającym się od czasu okupacji. Przez okres tego czasu dokonał on szeregu napadów rabunkowych i morderstw na działaczach społeczno-politycznych, żołnierzach Wojska Polskiego, funkcjonariuszach organów bezpieczeństwa publicznego. Wymieniony jako kadrowy bandyta, nadal stanowi postrach dla spokojnej ludności na terenie gmin Piaski, Zębożyce i Krzczonów, a szczególnie dla aktywnych członków naszej partii i czołowego aktywu bezpartyjnego, biorącego czynny udział w budownictwie socjalizmu w naszym kraju. W związku z tym planujemy przeprowadzić realizację ujęcia wspomnianego bandyty wraz z jego nieznanymi dotychczas bliżej kolegami na Melinie u Mojka. Przyjechali na, nie wiem, 20 czy 30 samochodów, nawet lekko artylerię z sobą przywieźli. Obstąpili to wieś. Później maszynowe karabiny w drugiej linii wkroczyli do środka i tak, szukali tych niby bandytów, a tam nigdy nikogo nie było. Oskarżona byłam, że zabawa była u mnie, której wcale nie było i nikogo nie było. I aresztowali 6 listopada. Zbili w domu mnie, pompowali wodę w nos, piwo. Zbili nie tylko mnie, tylko kogo aresztowali. Aresztowali wtedy ze 40 osób. Kogo złapali, to i żeby mówił.
zrywali podłogi, rozbierali piece, rozbierali kuchnię, zboże wyrzucali ze stodu na podwórza. Wszystko zmieszali do kupy, owiec, pszenica, żyto, walili na kupę. Kopali tam w stodołach, czy tam nie ma gdzieś jakichś kryjówek. Bicie w domu, to po ścianach krew była zbryzgana, jakby świnie bili, bo bili tych ludzi. Zegnali tutaj do mnie, do domu rodziców, a do mojego domu to kogo złapali tam, z tych aresztowanych, kogo zaresztowali wtedy, bo to wszyscy niewinni byli. Co trzeci dom zostawiali starą kobietę do dzieci tylko, a resztę wszystkich zabierali po kolei. Tam, gdzie miała być ta grupa uzbrojona, a tam nigdy nikogo nie było. Bili tych ludzi w straszliwy sposób, trzymali ich 2 lata. I co najważniejsze, że mężczyźni się przyznawali, bo nie mogli wytrzymać tego bicia, a kobiety wytrzymały. A później na sprawę to drewniaki i pokuli nas do jedno do drugiego i furażerki takie na głowach. Takie popielate jakieś te brudne. Aj Boże kochany. Nie daj Boże, żeby to się powtórzyło jeszcze tak, żeby to nie było prawa, żeby to nie było jakoś, że nie winien, tylko żeby tak męczyć ludzi, tak maltretować ludzi. Syn przecież miał 6 lat, bić tak syna. Kopalnia Polska. Tu pracuje Wiktor Markiewka, przodujący górnik Śląska. 410% normy. Tyle przeciętnie osiąga Markiewka. Markiewka wystąpił z apelem. W dążeniu do socjalizmu i dobrobytu zobowiązuje się w ciągu 3 miesięcy wspólnie z moim ładowaczem wydobyć 1620 ton węgla zamiast przewidzianych normą 540. Raport o zamiarze likwidacji bandyty Franczaka Józefa. Ściśle tajny. Do Komendy Powiatowej MO w Lublinie napłynął anonim następującej treści. Zawiadamiam, że w Majdanie Polickim gmina Krzczonów u Mojka Eugeniusza znajduje się kryjówka 2 ludzi i Franczak. Zachodzi podejrzenie, że bandyta ten może faktycznie przebywać w kryjówce wspomnianego Mojka. Plan realizacji. Realizację zamierzamy przeprowadzić przy użyciu 40 żołnierzy KBW. Wojsko zakrytymi samochodami zostanie przewiezione do miejscowości Żuków Dwór, gdzie zostanie podzielone na 3 grupy. 2 dokonają obstawy zabudowań Mojka, natomiast 3 uda się do wewnątrz zabudowań, gdzie dokona likwidacji albo ujęcia bandyty Franczaka i jego kolegów. Podpisano. Szef Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Lublinie, Woliński, porucznik. 5 maja 1954 roku. Poniżej dopisek odręczny. Rezultat negatywny. Woliński. I nadszedł moment, kiedy Lalek został sam. Ostatnią jego bojową akcją w grupie paroosobowej było uderzenie, rekwizycyjna akcja na kasę gminnej spółdzielni w Piaskach. Oni poszli tam pieniądze zabrać z tej spółdzielni, ale nie zwrócili uwagi na to, że alarm to był w podłodze i kasjer nacisnął mnogo i obskoczyli ich dookoła. No, Lalek był wtedy na obstawie. Lalek z RKM-em wycofał się na cmentarz, bo tam po przeciwnej stronie był cmentarz. Nawet chyba zabił jednego z tych milicjantów i tego. Natomiast Wiktor popełnił samobójstwo, bo widział, że już nie ma wyjścia. I mój koledzy, uciekajcie, a ja już tu zostanę. I zastrzelił się. Tam ten Wiktor został. I to jest ostatnia akcja bojowa Lalka. Przypominam, jest to październik 1953 rok. Od tego momentu Lalek jest już samotnym takim partyzantem, odeńcem. Nie żyją już. Poległ w 1951 roku dowódca dużej grupy żelaznej, Edward Taraszkiewicz. W tejże akcji poległ Wiktor, październik 1953 rok, i Lalek od tej pory ukrywa się. On był dla nich ogromnie groźny. Oni się go ogromnie bali, przede wszystkim. I liczyli się z tym, że z nim się niełatwo wygrywa. A on znów mówił, że on bardzo dobrze strzela. A że on zawsze pierwszy strzela. No to dlatego on nie ginął, a on nie.
Ale jeżeli chodzi o opinię, to on absolutnie nie był traktowany jako jakiś tam wróg ludności. Najjaśniejszy dowód, że gdzie poszedł, wszędzie go chętnie trzymano i wszędzie ukrywano, bo po prostu pod groźbą wysokich kar więzieni, bo dawali za to nawet po 15 lat. Próbował nawiązać kontakt z ludźmi, którzy mogliby mu umożliwić ucieczkę na zachód. Były takie próby, między innymi przez komunistycznego dowódcę partyzanckiego Maxa Sobiesiaka, Józefa Sobiesiaka, pseudonim Max, dowódcę takiej komunistycznej brygady partyzanckiej. Znali się z lat szkolnych. Podobno, co nie jest udowodnione, podobno skontaktował się Lalek z Maxem w Warszawie. Max mu obiecywał lewe dokumenty i bezpieczny wyjazd za granicę. Ale Lalek nie byłby Lalkiem, gdyby w to wszystko uwierzył. Po prostu nie ufał. Po doświadczeniach związanych z prowokacyjnym, rzekomym wyjazdem Zapory i 5 jego podkomendnych oficerów, co było prowokacją, by zostali aresztowani w Nysie i straceni, Lalek nie zaufał nawet temu swojemu szkolnemu koledze, który oczywiście stał bardzo daleko i po lewej stronie politycznej barykady i postanowił nadal trwać na swoim terenie. Rysopis poszukiwanego Franczaka Józefa. Wzrost około 175 cm, ciemnoblond, włosy szpakowate, lekko łysy, czesze się do góry, oczy niebieskie, czoło wysokie, nos średni, lekko pochylony do przodu, twarz owalna, koścista, śniada. Uszy duże, odstające. Usta duże, wypukłe. Posiada 5 zębów sztucznych, 3 srebrne w szczęce górnej, a 2 złote w szczęce dolnej. Mowa grubsza, typowo męska. Jest dobrze zbudowany, barczysty, pierś wysunięta do przodu. Chód ciężki, stopy nóg są duże. Lekko kuleje na prawą nogę po postrzale. Na prawym ręku pomiędzy palcami kciukiem a wskazującym posiada bliznę z postrzelenia. W wypadku osobistego kontaktu zachować ostrożność, bo poszukiwany osobnik nosi broń krótką, 2 pistolety i 3 granaty. Franczak tam poszedł, ale było 3 młodych ludzi, takich tam 18-20-letnich. To mówi do tego, do ojca tego Mazurka, niech pan postawi po ćwiartce dla każdego. I dla siebie ćwiartkę, dla tamtych 3 też po ćwiartce wódki. No i mają zamiar pić. A ta Mazurkowa poszła dać świniom jeść. Jak wyszła z wasza domu wstawiony. I krzyknęła, ile miała siły, UB. Uciekajcie, bo UB. A Franczak jeszcze zakręcił tą ćwiarteczkę swoją, wypił, no i za pistolety. Wpada ubowiec, to on go łup, za nim drugi, to on tego drugiego. I przeskoczył przez tych obydwóch i ucieka, ale oni też strzelali. I też go trafili, i też dostał plecy z tyłu. Ale upadł już w parku, bo ten dom był zaraz blisko parku. A oni albo się bali pójść, najprawdopodobniej bali się pójść do parku, tak trzeba przypuszczać, bo skończyła się na tym akcja. I jak ubawcy odjechali, to ludzie poszli za śladem, znaleźli go, że leży. Wzięli go znów do lekarza i wyleczyli i Franczak chodził dalej. To były takie rzeczy, gdzie zdawałoby się, że niemożliwe do wyjścia, a on z takich opresji właśnie wychodzi. Jego rola jest zupełnie inna niż do 1953 roku. To nie jest już partyzant, który walczy, który zbrojnie przeciwstawia się władzy. Chce po prostu tylko przetrwać. Ma pewną ostoję w swojej rodzinie, w swoich kilku siostrach. Ma ostoję w swoich rodzinnych stronach u zaprzyjaźnionych gospodarzy, którzy przechowują go, karmią, ale czynią to ze świadomością dużego zagrożenia osobistego, bo każdy, kto
komu udowodniono wspomaganie takiego bandyty, to szedł do więzienia minimum na 5 lat. Pamiętam go. Ojciec już jak chodziłem do liceum, to mi go przedstawił, kto to jest, powiedział. Cały czas jak byliśmy młodzi, to mówił, że to wujek. A pies, ta historia sprzęta, jak mówi mama, że on wziął tego psa jako towarzysza, jako opiekuna, bo często jak w lesie przebywał, czy tam u kogoś z tym psem. Ten pies to był bardzo uczulony na osoby obce. On go tak do siebie przywiązał, że był uczulony i bardzo był uczulony na odgłosy, bo to był chyba mieszanie taki latlerek, że strasznie wyostrzony miał słuch. I jak on z nim u nas w kuchni, bo kilka razy spał w kuchni, w domu i pies razem z nim spał. Wyciągał, pamiętam, że zauważyłem kilka razy, że za pazuchy pistolet nosił taki potężny, chyba Walter, czy nagan taki duży, potężny, i kładł pod poduszkę i pies w głowie, normalnie w głowie, tak obok głowy jego zawsze z nim spał. Z czasem przechowanie lalka, ukrywanie go, zabezpieczanie go stało się w tamtej okolicy, w tamtym terenie, jego rodzinnym terenie, jakimś takim osobliwym sportem. Chodziło o to, żeby ten lalek jak najdłużej grał na nosie całym sforą służby bezpieczeństwa, spadkobierczyni UB. Ja po prostu nie mogłem zrozumieć. Zrozumieć dlatego, dlaczego ten, który z ojcem walczył, z Niemcami, narażali się na po prostu na utratę życia w czasie okupacji, walcząc z Niemcami, że później znów musiał się ukrywać. Nie rozumiałem, dlaczego musiał się ukrywać. Nie rozumiałem, dlaczego się musiał ukrywać. Ojciec mi no tłumaczył. Tłumaczył mi, ale mówi, pożyjesz, zobaczysz, jak to jest. Ja ci tego nie wytłumaczę, ty sam musisz to zrozumieć, co to jest. List gończy z dnia 6 września 1961 roku. Prokuratura Wojewódzka w Lublinie poszukuje groźnego bandyty Józefa Franczaka. Osobom, które udzielą informacji lub wskażą miejsce pobytu bandyty, zapewnia się całkowitą dyskrecję. Niezależnie od tego, dla osób, które przyczynią się bezpośrednio do ujęcia bandyty, wyznaczona jest wysoka nagroda pieniężna. Było wyczuć, że w nim tęsknotę, pragnienie takiego, no, jakby był ojcem, ale nie mógł zrealizować tego, że jest ojcem, żeby pomóc, bo ciągle się ukrywał, ciągle nie mógł tam, bo wszędzie po prostu był obstawiony. Wszędzie wszystkie te jego miejsca, zamieszkania najbliższych, tak jak ta żona, z którą ślubu nie brali, z którą dziecko miał, to było wszystko obstawione. Uch, jak oni tu przyjeżdżali do nas, to tak mi mówili. Niech pani jakoś, ja się nie przyznawałam do niczego, niech pani wpłynie na niego, pani ma wpływ, żeby się ujawnił. No ja mówię, no tłumaczyłam się, że ja nikogo nie znam, bo mówi, przecież jednostka, czy w tym państwie, czy w kapitalistycznym państwie nie może chodzić bezkarnie z bronią. A mówi, a jak nie, to niech pani nam ułatwi, żebyśmy mogli go bez rozlewu krwi wziąć. Pierwszy raz to widziałem go, nie, trudno mi powiedzieć, jaki to był, ile ja miałem wtedy lat, ale akurat w polu rzepak kosiliśmy i wyszedł tak za, to było przy lesie, ten rzepak wyszedł za snopków tego rzepaku, ustawione już były w kuczki. No i zaczął rozmawiać z mamą, z dziadkiem, no ale mnie powiedzieli, że to pan był tylko. Drugim razem to na... W takich krzakach poszedłem z mamą tam w pole i takie krzaki tam za szosą, co, i przyniósł mi gołębie. No mówi, masz od gołębia, jak dziecko każde, chłopak za tymi gołębiami człowiek latał i dał mi kilka tych gołębi, tylko tyle. Jako dziecko to pamiętam, że
no, nami się nie mógł nacieszyć. Brat był jeszcze młodszy ode mnie, że z nami się nie mógł nacieszyć. Po prostu brał nas na kolana, siadaliśmy na kolana u niego i on po prostu tak jak najbliższy jest ktoś z rodziny. Jak ojciec, jak ktoś z rodziny po prostu. Nami się bawił, nie mógł się po prostu nacieszyć. Było widać, że on po prostu tęskni za tym domem, za tym czymś normalnym. On to przeżywał strasznie, bo on na przykład w zbożu czasem latem siedział, upał, a ja wiedziałam, że on tam jest, a nie mogłam tam zanieść mu ani jedzenia, ani picia, bo czasem ktoś to tak chodził, ja to na polach latem ludzie są, to on cały dzień przysiedział w tej spiekocie, w tym zbożu, innym razem znowu albo ulewa jakaś też w zbożu był, zmuczony cały, nie mógł się ani wysuszyć, ani przebrać. On to strasznie znosił. Ile razy chory był, to raz był, miał zapalenie naczyń limfatycznych, taki spos lekarz z Piaskach go leczył. Tam u nas jeszcze tak nie było tak ciasno. Przyszedł, to była zima, to trzeba było smarować nogi, maścią ichtiolową wijać to i on na strychu to w zimę leżał. Tam pierzynę mu wyniosłam i on tam leżał w tym. Także on to strasznie znosił. On chciał koniecznie wrócić do społeczeństwa. I gotów był ponieść karę, że dostanie jakiś wyrok. To on odsiedzi to, ale chciał koniecznie wrócić, chciał się ujawnić. I niestety ten starał się, dowiadywał się, badał jego tą sprawę i powiedział, że nie może się ujawnić, bo jak się ujawni, to dostanie karę śmierci. Prokurator nie gwarantował mu życia. Raczej przychylał się po tej stronie, że wyrok zostanie wykonany. No to mówi, no to po co ja mam pójść? Po to, żeby mnie namordowali jeszcze i później na końcu zabili. To już lepiej niech ja w jakiejś bitwie zostanę zabity, to przynajmniej nie będą mnie mordować. To była taka z nim rozmowa. Dostałam spadek po wuju z Ameryki. Ja mówię, to już te wszystkie pieniądze nie będę budować domu, tylko żebyś się ujawnił, może jakoś tego. Później się spotkałam z nim, z tym się spotkał, z jednym prokuratorem, z drugim prokuratorem, taki kolega z Piask był. No powiedział, to co my mamy, to dostaniesz parę lat, a co ma UB, to my nie wiemy. Później ja się z nim spotkałam i ja mówię, no to jak ujawnisz się? A on mówi tak, znudziłem ci się, to se tu w łeb palnę, a do nich nie pójdę. Jest wyraźnie. Może szerzej. Jest chyba duży obieg. Coś masywnego, musi być bardzo silny impuls. Jest coś. Skali. Nie podważaj. Jakaś lufa. Broń. Jeszcze troszkę ziemi. Jest. Jest pepesza.
i są ślady, ślady owinięcia w materiał, a więc celowo było, celowo była zakopana. Są szmaty tutaj widoczne. Może sprawdzić, czy nie ma jakieś pozostałości. Nawet zachowały się elementy oksydy. Tu, tutaj widać wyraźnie metal. Materiał jeszcze. Proszę, tak, tutaj są całymi płacami przylgnięty jest. Jakieś płótno. Łańce było zawinięte. Drewno zupełnie się nie zachowało. Zresztą rękojeść była... No tu jeszcze oksyda jest, zobacz. Rękojeść była użynana, bo to łatwiej ją było wtedy schować pod płaszczem. Zapewne był tylko fragmencik rękojeści. I to było jeszcze takie, były w skrzynkach amunicja i coś, a to chyba zabrane tam to było, a to widocznie zostało. Najbardziej popularna broń w tej partyzantce polakowskiej, antykomunistycznej. Cały czas po prostu, może tej nadziei nie ma, ale marzył. Marzył cały czas. Cały czas po prostu na ten temat rozmawiali. Że tak do końca nie może być. Ale to było smutne, że bez przerwy mówili, że po prostu sprzedali ich. Że Polskę po prostu, Polska została sprzedana. Bo to cały czas mówili. To kłócili się nawet na ten temat z ojcem, że ojciec mówi, że niemożliwe, że tak. A Franczak mówi, że cały czas, że jest sprzedana, że po prostu zahandlowali Polską jak towary. W ten sposób. Tak, pamiętam taką rozmowę, że mówili, że sprzedali Polskę, mówi, jedni drudzym ruskim sprzedali Polskę. O, w ten sposób. Cały czas mówi. A marzył. Ojciec mu tłumaczył, że będzie zmiana, że będzie zmiana. A on z tej po prostu tułaczki, z tego, z tej rozpaczy po prostu to nie chciał wierzyć. Nie wierzy. I, ale co? Wierzył, że zginie. Ludzie, no, chętnie o nim mówili. I uważali go za bohatera. Za bohatera antykomunistycznego. Tak należy przypuszczać. I to nie tam, że jakieś odpryski, jakieś poszczególne osoby. Całe wsie. Całe wsie, za wyjątkiem tam Ormowców. A co tam na wsi było za Ormowców? Tam jeden, dwa na wieś był, to się tego nie brało pod uwagę. A wszyscy ludzie mieli zawsze o nim, można powiedzieć, bardzo dobre zdanie. Wszyscy go uważali za bohatera, za nikogo więcej. UB miało za punkt honoru, żeby ostatniego partyzanta, właśnie Akowca, zlikwidować. I oni mieli odgórne z Warszawy polecenie, żeby po prostu tą sprawę niemożliwe, żeby tak długo się ukrywał. Że mieli za zadanie po prostu go zlikwidować. I mówił, że duże pieniądze kładli na wykrycie. Wykrycie dokładnie, gdzie zlokalizowanie i po prostu... Dużo nie powiedział, ale mówi, to było opłacenie, mówi, ludzie no, w kilkunastu wsiach. Także byli na jego tropie, wiedzieli wszystkie miejsca jego, gdzie on się po prostu porusza. Tylko czekali odpowiedniego momentu. Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Lublinie. Dnia 25 marca 1962 roku. Tajne. Plan operacyjnych przedsięwzięć o kryptonimie Pożar w sprawie ukrywającego się bandyty Franczaka. Ocena przyczyn dotychczasowych niepowodzeń w prowadzonej sprawie. Wnikliwa analiza dotychczasowo posiadanych materiałów pozwala stwierdzić, że bandyta Franczak bazuje na elemencie pobandyckim i ich rodzinach. Jak ustalono, posiada on w sumie ponad 100 melin, z których korzysta w pewnych odstępach czasu. Przeważająca większość tych meliniarzy to osoby nie mające żadnego związku na dzisiaj z bandytą, a są wykorzystywane tylko przypadkowo w krytycznych sytuacjach. Natomiast pozostała część to aktywni współpracownicy, którzy utrzymywali włącznie do roku 1960 systematyczne kontakty z bandytą. Osoby te to w większości współpracownicy oddani Franczakowi tak,
że w wypadku ewentualnego dotarcia do nich i propozycji wydania bandyty wolą odpowiadać sądownie, aniżeli udzielić pomocy w jego likwidacji. Są i tacy, którzy po uzyskaniu ich przez nas do współpracy obciążają siebie i niektórych meliniarzy bandyty. Jednak będąc z nim bardziej związani, dekonspirują się sami, a przy tym ujawniają Franczakowi nasze metody postępowania. Celem doprowadzenia do likwidacji bandyty zakłada się objęcie aktywnym rozpracowaniem tylko te osoby, które według sprawdzonych materiałów są na dzisiaj w kontakcie z bandytą. W stosunku zaś do pozostałych, dla zawężenia jego bazy, będą stosowane systematyczne kontrole przez posterunki gromadzkie MO i ZOMO. Tyle na niego było robionych zasadzek, mówi, że tyle było pułapek zastawionych, mówi, i on po prostu uchodził z życiem. Uchodził z życiem, mówił. Przecież miał już w ten czas 40, około 50 już miał. I ponad 15 lat po prostu był, ponad 15 lat był ścigany. Ponad 15 lat po prostu, zanim cały czas po prostu macki UB, najpierw NKWD, później UB chodziły. Ta tęsknota, taki żal wewnętrzny, on całą noc to taką skargo, jak do męża to, bo opowiadał bez przerwy ten, swojego przejścia, jak on tego musiał zabić człowieka, żeby sam się uratować, bo mówi, chciał żyć, chciał, a wiedział, że go już koniec, jak go jeszcze raz zabierał, ten ostatni moment, to on taki miał żal, że on ten jeden został on i to musi wszystko przeżywać. Taka tęsknota, że nie może się cieszyć tymi ludźmi, nie może się cieszyć tą wolnością, nie może się tym, ten bardzo bez przerwy się żalił. Taki był smutny, smutny, nigdy się nie śmiał. Miał strasznie wyostrzony słuch, bardzo wyostrzony. Każdy szmer za oknem, co się stało, każdy szmer, każde po prostu poruszenie się, nienaturalny, jakieś skrzypnięcie, zawsze zwracało jego uwagę i zawsze od razu sięgał rękoma do poduszki czy za pas. Brał po prostu, taki był uczulony. Nauczył się mówić bardzo po cichu, także trudno było go, bardzo blisko trzeba było siedzieć, bo tak nauczył się już tyle lat ukrywania, to on po prostu bał się, żeby go szept nie zdradził. Cały czas po prostu mówił, Jasiu, ja, mówi, długo już nie pocipię, mówi. Długo nie pocipię, mówi. Coś czuję, że mi się, mówi, pętla, że wszystko wokół mnie. Mówi, jak idę, mówi, przez pola, mówi, z tym psem, mówi, to tak czuję, jakby za mną coś szło, mówi. Mówi, w nocy się zrywam, mówi, jakby ktoś stał przy mnie, mówi, o tak. Taki w tej nerwowej atmosferze, że ciągle, mówi, coś go prześladowało. Mówi, że ktoś za mną, mówi, już jest, tak jakby byli już przy mnie, mówi. Ktoś przy mnie, mówi, w nocy się budzę, mówi, staje cięga, mówi. A bez broni, nawet dwa miał pistolety, to wiem, to jeden chyba tu za pazuchu zawsze nosił, a drugi chyba tu w kieszeni i tego psa. I cały czas mówi, że on długo nie pożyje, że czuję, że już coś mi się pętla, mówi, na szyi zaciska. Ale mówi, nie, żywcem, mówi, mnie nie wezmą nigdy. To co powiem, że nigdy mnie żywcem nie wezmą. Mówi, ja się, mówi, nie poddam, mówi, zawsze dla siebie zostawię to ostatnią, mówi, kulkę, mówi, dla siebie zostawię tą ostatnią nadzieję, mówi, że nie poddam się nigdy. Do naczelnika Wydziału II Departamentu III Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie. Dnia 22 października 1963 roku. Tajne. Melduje, że w dniu 21 października 1963 roku o godzinie 15:40 na podstawie danych operacyjnych został zlikwidowany członek byłej bandy Uskoka, Franczak Józef, pseudonim Laluś. Działalność terrorystyczno-rabunkową prowadził od roku 1944 z amnestii
nie skorzystał. Z danych operacyjno-śledczych wynikało, że wymieniony w okresie swej działalności osobiście zamordował 5 osób, brał udział w 11 morderstwach i 12 postrzeleniach członków partii, funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa, Milicji Obywatelskiej i osób czynnie angażujących się do działalności polityczno-społecznej. Przebieg akcji. W wyniku intensywnej pracy operacyjnej w dniu 21 października 1963 roku uzyskano dane, że wymieniony bandyta melinuje w zabudowaniach aktywnego współpracownika we wsi Kozice. Na podstawie powyższych danych okrążono melinę, gdzie zastano bandytę, który na wskutek ostrzeliwania się i ucieczki został ranny i po 5 minutach zmarł. Przy bandycie znaleziono pistolet kaliber 9 mm belgijka, pistolet TT, 3 granaty ręczne, 55 sztuk amunicji kaliber 9 mm, drobne zapiski prowadzone przez bandytę. Podpisano: naczelnik Wydziału 3 Komendy Wojewódzkiej MO Służby Bezpieczeństwa w Lublinie, podpułkownik Świta. No, a może to było dalej? Na tamtej trawie gdzieś? W ogrodzie tu wiem. Już tak dokładnie 30 lat to człowiek już nie pamięta, szczerze. No, to już było ciemno. Przyprowadzili nas tutaj. No i chwilę świecili na niego. Nic nie pytali się, a potem za chwilę pytali się, no kto to? A ja nic nie mówię, tylko się patrzę. A on jeszcze raz pyta się, no kto to? I tak mnie szarpnął za rękaw, no co, prosić cię będzie? A ja mówię, jak się zabija, to się wie kogo. To było w poniedziałek wieczór. W środę pojechałam tam na Okopowe, tam gdzie prokuratura, gdzie te sekcje robią. Powiedział jakiś, warknął, bo nie odpowiedział mi, tylko warknął. Jeszcze nie było tych sekcji robionych. W czwartek go pochowali. Odcięli mu głowę, nago go pochowali. Odcięli mu, nie mówili dlaczego. Do dziś ja nie wiem dlaczego. Ja uważam, że dlatego odcięli mu głowę i zabrali, że oni wiedzieli, że on był dla nich ogromną groźbą. I wtedy w ostatnim momencie ten, kto go sprzedał, żeby mu nie poizolował granatów, to on był i stamtąd mógł wyjść, mimo to, że ich tam kilkudziesięć go obstąpiło. Ale ten Beć odkręcił mu zapalniki i powkładał papier i zakręcił z powrotem. Jak Lalusia, ojciec tego Becia powiedział, że Józef już idź, bo to cię wojsko kręci, to mogę nas spolić, mówi, budynki. No jak on wyszedł, zobaczył, jest otoczony, to rzucił granata. Liczył się z tym, że granat wybuchnie i on na granat pójdzie. Granat nie wybuchł, rzucił drugiego, drugi nie wybuchł, rzucił trzeciego i trzeci nie wybuchł. A że oni mieli nakaz za wszelką cenę wziąć go żywego, nie wolno go zabijać, więc tak strzelali, żeby go nie zabić. On tam prawdopodobnie jeszcze 2 czy nawet 3 strzelił, jak uciekając, ale dostał po kolanach. Jak dostał po kolanach, skończyło się. Upadł jakiś tam żywopłot, no i widział, że nie ma dalej szans żadnych i zastrzelił się sam. I w tyle w ojcu było później zawiści po śmierci Franczaka, że mówi, jakbym mógł doczołgać się gdzieś ostatkiem sił i ostatnim wytchnieniem, mówi, ostatnim wysiłkiem, mówi, żeby nacisnąć jakiś guzik, żeby, mówi, ten świat cały zniszczyć. Cały zniszczyć, mówi. Za to, mówi, co się dzieje.